Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj dostaliśmy kolejne SBC na Footies, jedno już z ostatnich i za chwilkę sobie do niego przejdziemy, ale zanim to, dla każdego, kto jutro będzie oglądał Mistrzostwa Świata na Twitchu, dostanie darmową paczkę z gwarantowanym tocem i za chwilkę to dokładnie pokażę. I jak widzicie, tutaj EA nam napisało, że każdy, kto będzie oglądał jutro od godziny 16 Mistrzostwa Świata w FIFA, dostanie oczywiście paczkę z gwarantowanym tocem. Wystarczy, że będziecie mieli połączone swoje konto w FIFA z kontem na Twitchu. Tutaj wam zostawiam ten link w komentarzu, ten cały link ogólnie do tego. Tutaj będzie wystarczyło wejść w tą stronę. A jak ktoś nie wie, to na końcu odcinka i również w komentarzu będziecie mieli link do mojego odcinka, gdzie pokazałem, jak twoje konta sobie połączyć. Także dobra, przechodzimy do FIFA. Tutaj mamy bardzo, bardzo fajne SBC, które było również wczoraj, ale zapomniałem go zrobić, nie miałem po prostu czasu, żeby go zrobić. Była paczka za 45 tysięcy, dzisiaj jest paczka za 50 tysięcy, ale to sobie zrobimy na koniec odcinka. A teraz powrót Carnival. Tutaj robiłem to sobie jak najtaniej dla siebie. Naprawdę nie mam już bardzo dużo kart w zespole, więc chciałem to zrobić po prostu jak najtaniej dla siebie, jak najszybciej. Link również będziecie mieli w komentarzu, żeby sobie zrobić to jak najtaniej. Ale najtaniej naprawdę nie jest, bo koszt około chyba 45-50 tysięcy w tym momencie, jak nie macie żadnych kart w klubie, ponieważ Belgowie są potrzebni do kolejnego SBC, a chodzą w tym momencie po 10 tysięcy. Sprzedałem ich, chyba miałem 6 albo 7 w klubie i naprawdę wszyscy zeszli od razu po 10 tysięcy, tak jak Shadi tutaj. Właściwie muszę go sobie sprzedać chyba i użyć jakiegoś innego, bo naprawdę no 8 tysięcy, a wystarczy użyć tylko innego zawodnika. Dobra, kolejne SBC, naprawdę paczki są bardzo fajne. Gdyby nie to, że Belgowie są tak bardzo drodzy w tym momencie, to naprawdę SBC jest bardzo fajne, ale myślę, że każdy powinien mieć tych kilku złotych Belgów w zespole, bo naprawdę jest ich sporo. I ostatnie to jest paczka za 50 tysięcy, więc paczki są naprawdę genialne. Dobra, oprócz tych dwóch SBC, które wam pokazywałem, jest nowy zwycięzca Footies, Eden Hazard, 97. No, karty chyba nie muszę mówić, jest jeden z najlepszych, jedna z najlepszych w grze i naprawdę koszt nie jest aż tak duży, jak się spodziewałem, jest uważam idealny jak na za tą kartę. Skład oceny 89, 88 i 87. Tutaj potrzeba Belga i dwa tocy. Na ten moment, jak patrzyłem na Fobinie, koszt tego jest w granicach 400 tysięcy, więc jak na, za taką kartę to naprawdę nie można chyba chcieć niczego więcej, żeby to było tańsze, bo naprawdę tańsze być chyba nie może. Do tego macie jeszcze paczki za 100 tysięcy, chyba za 50, więc naprawdę opłaca się to i uważam bardzo, jeżeli ktoś ma skład z Premier League, jeżeli ktoś będzie używał jeszcze składu właśnie z Premier League, jeżeli ktoś gra, to zdecydowanie polecam sobie to zrobić. Zobaczcie, jak mała różnica jest między kartą jego TOTS, a jego kartą właśnie Footies, a jego TOTS kosztuje w tym momencie 1 200 000, więc 3 razy więcej, a za kartę Footies jeszcze macie 3 naprawdę bardzo fajne paczki, więc naprawdę to podoba mi się bardzo, co zrobiło w tym momencie jej z kosztem właśnie za Edena Hazarda. Mamy jeszcze Alabę, ale Alaby chyba nie będę robił, chyba że trafi jakiś duplikat niewymienny czy coś w przeciągu tych 5 dni, to wtedy wydaje mi się, że zrobię. Ok, przedwczoraj i wczoraj nie robiłem odcinka z zadań tygodniowych, więc tak na szybko dwie karty do Footies do zgarnięcia sobie za darmo i trzy karty do wymiany Foot. Jeżeli ktoś będzie zbierał na właśnie paczkę z gwarantowaną i Coron Prime, to polecam sobie to przejrzeć. Także co, przechodzimy do paczek. Na koniec jeszcze paczka za 50 tysięcy właśnie z tego SBC z Mistrzostw Świata i oczywiście pokażę tylko te paczki, w których coś będzie. Ale zaczniemy walkoutem w najgorszej paczce na dzisiaj. Jest to Man of the Match, tak jest, za Ligę Europy. Hiszpania, prawe skrzydło, chyba Pedro, musi być to Pedro. 86, jak na początek, bardzo dobry traf. Paczka rzadkich piłkarzy Electrum i też posprzedawajcie swoich Włochów, szczególnie z lig, które jest nie z włoskiej, tak? Czyli z Premier League, z ligi hiszpańskiej i tak dalej. Jeżeli są, to naprawdę w tym momencie są bardzo, bardzo drodzy. Francja, napastnik i znowu ten sam trolet. Więc dobra, ostatnia paczka za SBC z Carnival. W dwóch mieliśmy bardzo fajny walkout, w trzeciej mamy, mamy trzeci walkout. I również jest to karta Team of the Season, może jakaś lepsza, Włochy. Bramkarz i będzie to 95 Donnarumma. Świetny traf, naprawdę. Mimo to, że i tak jest wart jakieś 40 czy 50 tysięcy, traf naprawdę genialny. Ale być może w paczce jest coś jeszcze oprócz Donnarumy. Jest, są dwie karty specjalne jeszcze, Farman i Munir, które i tak już są warte Quicksale prawdopodobnie. No, dokładnie tak, więc od razu na dół, reszta do klubu i jeszcze robimy SBC z Mistrzostw Świata.
Dobra, SBC zrobione, jak widzicie, naprawdę jest bardzo, bardzo tanie i paczka za 50 tysięcy. Naprawdę bardzo polecam sobie to zrobić, szczególnie, że w paczkach jest ponad 300 kart wciąż specjalnych, dostępnych. Więc jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Piszcie oczywiście, co trafiliście w tej paczce za 50 tysięcy. I przypominam jeszcze raz, połączcie swoje konta, jeżeli chcecie dostać darmową paczkę z TOTS-em. Jutro o godzinie 16 musicie oglądać. Nie wiem ile, czy jest to przez minutę, czy kilkanaście minut. Wydaje mi się, że kilka minut naprawdę wystarczy, żeby dostać tą darmową paczkę z TOTS-em. W ostatniej paczce dzisiaj Canales. I znowu mamy kilka, no teraz dwie karty specjalne w jednej. Także to chyba tyle i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Na razie.